Witam, akwarysta niedzielny. Drodzy panowie, drogie panie, jednak będzie niedzielne kazanie. A to za sprawą wczorajszego live'a, na którym ktoś się mnie zapytał, ile ryb mam w zbiorniku. Ja tam strzeliłem, że a się tak na szybko policzyłem i wyszło mi, że około 70-75, a dzisiaj usiadłem przed tym moim zbiornikiem i no niestety, skłamałem. Skłamałem z tego względu, że tak, drobnoustki Beckfordi, one mi towarzyszą już ładnych parę lat, więc no i też je nie kupowałem jako małe rybki, młode rybki, tylko stare, więc one się wykruszają nawet nie wiem kiedy. Dzisiaj się doliczyłem z 20 paru, które miałem, raptem chyba 12 sztuk, no może dwie sztuki w tą, dwie sztuki w tą, więc liczę, że jest 10. Na pewno jest około 15 trójpręgich, więc razem mamy 25 sztuk i na pewno jest kilka sztuk, no kurde, dzisiaj sprawdzałem na internecie, co to za drobnoustki są i znowu mi wyleciało z głowy, no kurde. No dobra, mniejsza o większość, żeby nie przeciągać, bo teraz będę kurna szukał pół godziny w głowie nazwy ryb. Więc razem mam około 30 sztuk, plus minus parę sztuk drobnoustków. Włącznie z tymi moimi ukośnikami, tak? Których miałem 10, jeden wyskoczył, razem było, więc teraz mam 9. Do tego tak, no czyli liczymy 30 sztuk około drobnoustków. Teraz jest 5 ziemniojadów, czyli razem 35, 5 otosków, więc razem 40, 5 L66, więc mam 45 i kiryski. 2 melini, 3 pstre, czyli razem 5, 4 sterbaje, więc razem 9. Czyli mamy 54 ryby. I co mam jeszcze? I to by było na tyle. Więc tyle ryb mam w akwarium. 54, no. Przyjmując tą granicę przy tych drobnoustkach, że tam się mogłem pomylić o parę sztuk, więc 60 ryb. 60 ryb jest w moim akwarium. To takie sprostowanie do tego mojego live'a wczorajszego. Szymek Fish mi przewrócił korzeń. Lepiej to, 100 razy lepiej wygląda, więc dzięki Szymek. Też mi się to lepiej teraz podoba. Wczoraj na żywca tak mi kazał przełożyć ten korzeń należąco i rzeczywiście miał rację. A jeszcze dopowiem o tym moim krzemie i ten, bo wczoraj na live na początku tam wspominałem, ale pewnie niewielu to słyszało, bo moje live'y są takie spontaniczne, więc wyciągnąłem już ten absorbent sery. No, oczywiście on po 2 tygodniach zrobił się bardzo czarny i tak dalej, ale to nie za wiele pomagało na ten mój czarny nalot na roślinach. Za to te 5 otosków sprawuje się jak maszyny do pożerania tego czarnego nalotu. Jak widzicie, żadna roślina nie jest jakaś tam zbytnio mocno obrośnięta tym czarnym nalotem. To wszystko sprawiły otoski. A wszystko otoski załatwiły. Te 5 sztuk, które tutaj wpuściłem, załatwiły mi całkowicie nalot z liści. Jeszcze na anubiasach, tutaj na tym korzeniu, bo ten anubias jest tak wciśnięty w ten korzeń. Tam są 2 takie małe anubiasy wciśnięte i jeszcze na tych anubiasach gdzieś tam, gdzie niegdzie jest ten czarny nalot, ale cała reszta została wyczyszczona przez otoski bardzo pięknie. Także pracowite rybki. Polecam. Polecam na taki glon, jak ja miałem. Dobra, dzięki. Krótko. Mam nadzieję, że krótko. Nie, no krótko. 4 minuty, 5 minut. No to tak akurat, żeby obejrzeć. Więc dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.